Witajcie, cura na zajęciach To dzisiaj w końcu obiecany chwilę temu Materiał na temat chyba największego Nadchodzącego hitu turystycznego tego roku A mianowicie biletów lotniczych Sponsorowanych przez władze Hongkongu No tak przy okazji Dzisiejsze nagranie miejscami może brzmieć trochę dziwnie Ale muszę się bardzo pilnować z użyciem słowa Czy tam słów oznaczających To, że dostajemy coś bez konieczności zapłaty Apparently YouTube potrafi to wyłapywać, no i z jakichś przyczyn potem strasznie tnie zasięgi, no co zresztą możecie zobaczyć na przykładzie szorca, który zapowiadał dzisiejszy materiał. Jak sobie tam popatrzycie. Użyłem nieopatrznie takiego określenia w tytule. No i tak jak zwykle, co bardziej oglądane szorcy potrafił mi zaraz w pierwszych godzinach poszybować, tak około tysiąca nawet 1500 obejrzeń. No to tam po. Teraz prawie dwóch dniach, jest ich raptem jakieś 50. No, ale przejdźmy do meritum. Chwilę zajęło mi zdoktoryzowanie tematu. No, bo na ten temat poza chłodznym hasłem Hello Hong Kong informacje są raczej szczątkowe. Prawdę mówiąc, jeszcze brakuje praktycznych szczegółów, jak będą przydzielane te bilety. Nie ma też jeszcze żadnej otwartej strony rejestracji. Teoretycznie pula biletów jest ogromna, bo pół miliona. No ale zapewne będzie jakaś losowość do ich przydziału Więc może się okazać, że kto pierwszy ten lepszy no, a że bilety mają być przydzielane w transzach dla różnych rejonów No to warto sobie gdzieś tam w kalendarzu ustawić przypomnienie Żeby przypilnować tematu Tak w pierwszej kolejności od, jak dobrze pamiętam, od do 1 marca Ma być pula biletów dla rynku pochodzącego z Azji Południowo-Wschodniej Potem od kwietnia z Chin Kontynentalnych od maja z Azji Północno-Wschodniej i pozostałych rynków zewnętrznych, czyli też, że tak powiem, nas. No i na koniec wygląda, że jak coś tam jeszcze zostanie, to ewentualnie rozdzielą dla lokalców z Hongkongu jakąś pulę, żeby to sobie mogli gdzieś Polecieć No to skąd to wszystko się wzięło? Jak będą rozdawać te bilety, jak no, tak za nic? No niektórzy pytają, czy to na serio? No, no serio, serio. Kampania została ogłoszona, kiedy to było dwa. nie dwa. Dokładnie to 2 lutego. Zrobili huczną fetę. No i chodzi o próbę rewitalizacji turystyki po miesiącach, a właściwie to już latach, covidowej stagnacji. No, przed pandemią Hongkong, gdzieś tam w statystykach widziałem, odwiedzało średnio 56 milionów ludzi rocznie, a w 2002, 2022 zganicie ile? Marne 100 tysięcy. No ale poniekąd sami sobie naważyli piwa, bo wprowadzili bardzo restrykcyjne ograniczenia przyjazdowe. Nie wiem czy wiecie, ale od wszystkich nierezydentów wymagali 21-dniowej ścisłej kwarantanny, gdzie nie wolno było opuszczać pokoju hotelowego, za który de facto samemu trzeba było zapłacić. No chyba by ktoś miał to szczęście. No i mu wyszedł test pozytywny. Wtedy był umieszczony w specjalnym ośrodku. No i jeśli dobrze wszystko teraz sprawdziłem, to na ten moment też jeszcze nie jest tak całkiem różowo. Nie ma kwarantanny, no ale zdaje się, że nadal wymagają świadectwa szczepienia, do tego testu PCR i jeszcze szybkiego testu antygonowego przed wylotem. A potem po przybyciu na miejsce, no to mamy obowiązkowy tak zwany samomonitoring, czyli generalnie przez trzy dni nie wolno nam nigdzie jeść w publicznych restauracjach czy barach. Nie wiem, czy to prawda, ale tak wygląda, że tak, bo na stronie CNN o tym czytałem. No to jeszcze jest obowiązek wykonania trzech testów PCR w drugim, czwartym i szóstym dniu po przybyciu, i do tego jeszcze tych szybkich testów antygonowych, wiecie, te płytkowe, przez okres siedmiu dni. To po prostu masakra, więc nie ma co się dziwić, że nikt tam nie chciał latać. No i w najbliższym czasie chyba też za bardzo nie będą chcieli, chociaż te bilety są bardzo kuszące. A co do samych biletów, to są już dawno kupione, czy tam przedpłacone przez rząd Hongkongu za kwotę, jak czytałem, 255 milionów dolarów. Czyli jak tak szybko policzymy, pół miliona biletów, to wychodzi średnio 510 dolarów za bilet. No i te bilety są kupione od ichniejszych trzech linii lotniczych Cathay Pacific, HK Express oraz Hong Kong Airlines. Jak do mnie mam, chodziło tutaj o ratowanie tych linii i zapewnieniu im stosownego zaszczyku gotówki, pozwalającego przeczekać stagnację. No i na razie to tyle. W komentarzu pod filmem wrzucę Wam link do oficjalnego, nie po oficjalnego programu, oficjalnej strony tego programu, gdzie będziecie mogli na bieżąco śledzić sytuację. No i tam mam nadzieję, że prędzej czy później pojawi się jakiś link do rejestracji, także sobie ustawcie przypomnienie w kalendarzu, no i trzymam kciuki. Ja na pewno nie omieszkam aplikować, a na razie to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.